Był raz sobie młynarz i miał on córkę. Żyło im się biednie, więc aby poprawić swój los, ojciec postanowił wydać córkę za króla. Za potrzeptem młynarza powiedziano władcy, że dziewczyna potrafi ze słomy uprząść złote nici. Król nie wszystkiemu dał wiarę i rozkazał na 3 noce zamknąć młynarzową córę w wieży. Cóż mam oddać Ci?
Karłowi złote nici zostały utkane, a młynarzówna poślubiła króla. Po kilku miesiącach Chochlik upomniał się o przyrzeczne dziecko, ale królowa nie pozwoliła odebrać sobie potomka. Odgadła imię Karła, rozwiązując tym samym diabelską łamigłówkę. Intryga nie powiodła się, a rozwścieczony karzeł rozdarł się na dwoje.